spotkań z mieszkańcami przed wyborami. Ten problem w wielu miejscowościach po prostu jest nierozwiązywany przez kilka lat. Ja w 2007 roku składałem interpelację w sprawie rozbudowy oświetlenia. Z tego co tam pamiętam, bodajże ponad 60 czy prawie 70 punktów świetlnych to były te potrzeby zgłoszone przez i sołtysów, czy radnych. Myślę, że przez ten okres jeszcze to wzrosło i mam pytanie, czy chcemy realizować, panie burmistrzu, tego typu inwestycje w skali takiej, bym powiedział, powszechnej, a nie na zasadzie pewnego wyjątku, bo ja traktuję to oświetlenie na drodze do Juszczyna w ramach wyjątku, bo patrząc na budżety ostatnich lat, te inwestycje są minimalne. Byłem w Pruszkowie, tam też jest bardzo podobna sytuacja. Od drogi krajowej do Pruszkowa jest droga nieświetlona, dojście chociażby do przystanku. Ja od kilku lat, bodajże od 5 lat zgłaszam co roku wnioski o to, aby ująć w budżecie rozbudowę oświetlenia na ulicy Kolejowej przy wylocie na Szczepanów. Tam bodajże 5 lat jest potrzebnych. No i takich pojedynczych wniosków o jedną, kilka lamp sołtysi radni pewnie zgłaszają, ale nie jest to uwzględniane, więc mam pytanie, kiedy będzie to powszechne, a nie na zasadzie wyjątku. Tym bardziej, że tak panią burmistrzu między nami, ja nie widzę, żeby Rada Miejska dała upoważnienie do tej inwestycji, dlatego że w załączniku do budżetu, do zmian budżetu nie ma po prostu tej inwestycji, więc się zastanawiam, czy pan to zrobił o tak ad hoc sobie, a potem będzie pan szukał, powiedzmy, upoważnienia w Radzie. Kiedy to nastąpi? Ale najważniejsze pytanie, kiedy będzie tego typu inwestycja bardziej potrzebna? Dziękuję bardzo. Pozwólcie państwo, że na siedząco przyjmiemy formę, że tak powiem, dyskusyjną. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, pan radny jak zwykle wyolbrzymia problemy i mówi, w pewnym sensie mija się z prawdą. Chcę panu przypomnieć, panie radny, że 6 lat temu budowaliśmy program, w którym pan uczestniczył. Modernizację systemu oświetlenia plus rozbudowę. Zmodernizowaliśmy około 1600 lamp. Dobudowaliśmy około 120 nowych punktów świetlnych. To były wnioski radnych, w tym również pana, do tego projektu. Ten projekt był realizowany w ramach samofinansowania się zadania. Na czym to polegało? Jeżeli płaciliśmy 1 000 000 zł za oświetlenie, to po modernizacji i rozbudowie dalej płaciliśmy 1 000 000 zł. I ten proces spłaty skończyliśmy w pierwszym kwartale 2010 roku. Poza tym sukcesywnie, ale już nie w takiej skali, jak ten duży projekt, co szedł, rozbudowywaliśmy oświetlenie. I to jest nieprawda, panie radny, co pan mówi. Między innymi wylot Ciechowa, między innymi partyzantów, między innymi jugowców, między innymi pojedyncze lampy były też stawiane. Więc proszę nie mówić o spisie powszechnym, bo zadania są ciągłe i są w sposób ciągły realizowane. Dochodzą rzeczywiście nowe punkty i nowe potrzeby i nad tym już się pochyliłem. Poleciłem swoim służbom zbilansowanie potrzeb oświetleniowych ze względu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, rzeczywiście połączenia z drogami wyższej kategorii niż gminna, z powiatowymi, wojewódzkimi i tym również krajowymi, jak również patrząc na intensywne rozbudowy budownictwa indywidualnego, wykonania nowych planów oświetlenia na nowych terenach. Również poleciłem rozeznanie możliwości wykonania tego oświetlenia przez energetykę, proszę państwa, nie przez budżet gminy. Przecież my za prąd płacimy i za konserwację lamp też płacimy. A w tym przypadku, który
odziedziczyliśmy, to musimy wykonać i jeszcze zapłacić i nieodpłatnie przekazać energetyce. Myślę, że ten czas się skończył i ten, kto zarabia na oświetleniu, ten powinien go budować. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź z energetyki. Kolejna sprawa z oświetleniem. Również poleciłem sporządzić analizę wykonania oświetlenia w oparciu o prąd i również w oparciu o solary. Jaki jest koszt wybudowania jednego słupa oświetleniowego w systemie tradycyjnym i jaki jest koszt wybudowania w systemie solarowym, które dzisiaj na świecie są powszechnie stosowane. Nie trzeba energetyki pytać o zgodę, robić projektu. 2 lata trwa cała procedura uzgodnień. Nie ma transformatora i tam wiele inne rzeczy, bo zaraz energetyka z tym wiąże. Tak jak z oświetleniem obwodnicy, to też koledzy przypominam. I tu jest kolega Rutkowski również, że Środa Śląska wygląda jak wieś. Skrzyżowanie Ciechów, droga krajowa jest nieoświetlone, a zadanie jest odebrane. Dalej, miał być cały pas oświetlony, ale okazało się, że transformatora brakuje i kto ma zapłacić. Kolejny temat oświetlenia, proszę Państwa, postulowany i wiem, że był przez posłów podnoszony. Niektóre gminy się buntują. Oświetlamy drogi krajowe, drogi powiatowe, jako samorząd. Dlaczego my mamy ponosić koszty tych oświetleń, a nie właściciele tych dróg? To są sprawy, o których należy dyskutować. Kolejny temat, o którym Pan mówi, Panie Radny, trzeba czytać w budżecie. W wydatkach na oświetlenie jest kwota umieszczona również na modernizację i rozbudowę oświetlenia. Więc nie ma samowoli burmistrza i nigdy jej nie było, bo nie ma takiej potrzeby. Jak Pan się orientuje od iluś lat, wszystkie zadania przedkładam oficjalnie Radzie i proszę o zatwierdzenie. Nie mam powodu, żeby którekolwiek nie było, że tak powiem, zatwierdzane. A mając większość, o czym Pan wie, to nie stanowi dla mnie problemu. Nie mam powodu cokolwiek ukrywać czy zatajać w budżecie, bo to nie ma sensu. Prowadziłem, prowadzę i będę prowadził przejrzyste finanse publiczne, tak daleko przejrzyste, że projekt unijny e-Urząd pozwoli mieszkańcowi wejść na stronę gminy, stronę budżetu i innych zadań, żeby się zorientować, na co radni wydają, w jakiej kwocie i dlaczego. Także to jest nieprawda, co Pan mówi. Natomiast kampania się skończyła. Proponuję przejść do merytoryki i merytorycznej pracy. Oczywiście, Szanowni Państwo, nie wszystkie oświetlenia będą w jednym roku. Budowaliśmy i będziemy budowali sukcesywnie. Kryterium będzie nadawała Rada ważności dla pierwszeństwa rozbudowie oświetlenia. I tu będzie pole do działania dla Rady. Ale kryterium musi być zawsze, żeby nie było samowoli i indoczenia takiego, czy indyczenia takiego, jak to ma miejsce w tej chwili. Dziękuję bardzo.